Witam proszę Państwa. Dzisiaj powiem co nieco na temat filmu Yuma. Film z 2012 roku. Wielu jest określany jako film po prostu beznadziejny, słaby. No i tam trochę prawdy pewnie w tym jest, że jest po prostu beznadziejny i słaby, ale jednak coś tam uchwyca. No, patrzenie na ten film po prostu z takiej perspektywy dzisiejszej, że to jest, to się jakby odnosi do dzisiejszej rzeczywistości, no nie, po prostu nie. No bo tam są jednak, mamy dwa podziały czasowe. Jest wiadomo, ta końcówka starego systemu i od razu wchodzimy w ten nowy system po kilku latach, a więc to po pierwsze. Po drugie, postacie są takie, no postacie są podobne jaka była atmosfera w tym okresie, czyli jedni byli pro, drudzy byli negatywnie nastawieni, a jeszcze inni byli po prostu pomiędzy, nie wiedzieli się do tego się odnosić. I starali po prostu jakoś łączyć. Starali się po prostu łączyć koniec z końcem. No taka jest prawda do dzisiaj. Jak właśnie mówię, ten film właśnie skupia się jakby na tym okresie transformacji, wiecie, już jakby przejść na tę transformację i przejść na ten nowy system. To, że ludzie no, po prostu musieli sobie znaleźć jakieś rodzaj roboty. No wiadomo, duża ilość osób po prostu nie potrafiła się odnaleźć, no i prostą rzeczą było, że bierzemy, wiecie, swoje graty, jedziemy do Niemiec, kradniemy i wracamy, nie? Po prostu kradniemy. No i to wiadomo, to jest taki ten problem, wiecie, to wszystko, że Polacy to złodzieje samochodów z Niemiec i to, że kradło się samochody na potęgę, no to wiadomo, to był taki mit i to wiadomo, w latach 90. to prawdopodobnie była prawda. Nie dziwię Niemcom, że do dzisiaj są troszeczkę podnerwowani, jeżeli widzą po prostu no, takiego tak zwanego typowego dresiarza u siebie na ulicy. No i ten film po prostu pokazuje, że po prostu przyjechała taka hołota z Polski. Transfer dóbr deficytowych, tak to się nazywa. I po prostu trzeba sobie kraść, no bo Niemcy były wtedy dość liberalne i były dość liberalnie nastawione do tak zwanych Słowian, do tej tak zwanej wschodniej części Europy. No i po prostu dostali po dupie i z czasem to po prostu to jakby rosło. W końcu, wiecie, wprowadzono pewne limity, osoby nie mogły już tak po prostu, wiecie, sobie wjechać, tylko bardziej restrykcyjne kontrole, no i wtedy jakby to zaczęło się troszkę kończyć. Tam wiadomo, jak już Polska weszła do Unii Europejskiej, to się to już zaczęło, wiecie, kurczyć, już nie było tej kradzieży takiej masowej, ale mówię, to lata 90. to dużo osób sobie myślę na temat, o, lata 90, po prostu super, no Polska, rozkwit, w ogóle, bawimy się te lata 90. Ja jeszcze raz, teraz moja kolej! Ja, jeszcze raz, ty masz na co dzień, daj, sobie to mój, no. Byliśmy dziećmi, naprawdę była taka, że no po prostu Niemcy po prostu wtedy pokali, no bo za przeproszeniem, jeżeli ktoś, wiecie, przychodzicie sobie z rana, a pod waszym domem nie ma samochodu, a to już, jak macie, nie wiem, jakiegoś Mercedesa, czy tam jakiś BMW, to już w ogóle bierze po prostu, no, kurwica. I ten film, Yuma, on to właśnie pokazuje, no a, że taki, wiecie, jest taki pewien żul na internecie, który po prostu robi sobie, nie wiem, jakieś parodie, co to jest, jakieś, kurczę, gangi wstawia. I to ma być, nie wiem, to ma być analiza filmu. No to są po prostu żarty. To nie jest żadna analiza filmu. Ja mam tu, proszę Państwa, do niej analizę. Analiza jest taka, że film stara się ukazać pewien okres w historii Polski. Mówię, początek lat 90., czy tam jeszcze tak mniej więcej, tak lata 95-96. A nie, kurczę, że nic nie wytłumaczymy, że po prostu dlaczego się uchodźca niemiecki znalazł pod drzewem. No się, kurczę, znalazł. Bo jeżeli, jakby ktoś się to nieco bardziej doczytał w książkach, to było wiadomo, że Polska była po prostu odcięta od Europy Zachodniej. Jeżeli ktoś był jakiś, nie wiem, zachodni Niemiec się znalazł po prostu w Polsce, to często był uznany za tak zwanego uchodźcę. I dlaczego się przymycało go do ambasady? No bo, kurczę, nie mógł inaczej się do niej dostać. Trzeba było go po prostu przeszmuglać przez bramę. Jak się dostał do ambasady, to wtedy już nikt nie mógł go stamtąd wziąć. No po prostu takie były realia, no. A że jeżeli taka osoba jak taki żul, ona wam tego nie tłumaczy, no to brawo, po prostu brawo, taki z ciebie recenzy, po prostu żul spod Śląska, pyry. No. No i to mniej więcej tyle, proszę Państwa, no tak, można oczywiście tu mówić, że wiecie, bohaterzy są miałcy, ale wytłumaczyłem to, ten bohater jest pewien, jakby wiecie, jakby ten bohater jest pewnym rodzajem odniesienia się do tego, jaka była atmosfera wśród społeczeństwa. Był po prostu spory podział i dlatego bohater jest taki, a nie inny. On nie jest
ani... Powiem, że nie każdy bohater musi być, kurczę, lubiany. No, ja tego nie rozumiem. I jeszcze kolejna rzecz. W filmie nie musi być żadnej intrygi, żeby film był interesujący. To nie są, kurczę, wiecie, to... Popatrzysz sobie na filmy Kieślowskiego, na filmy Wali, to nie ma żadnych intryg. Nie ma żadnych intryg, tam po prostu jest normalny rozwój fabuły. Fabuła się tak po prostu unfolduje, po prostu ona się rozwija naturalnie, a nie ma jakichś intryg. Intrygi to po prostu są w kinie hollywoodzkim, to jest sztuczne. A nie, kurczę, jak Jules spod sklepu wam to mówi, że to ma być intryga. Nie. Nie ma żadnej intrygi, a więc jest dobrze. Po prostu ten film warto obejrzeć, mówię, ze względu na to, żeby jakby zobaczyć sobie i uzmysłowić sobie, jak to właśnie wyglądały, jak wyglądał ten okres. I że te lata 90., jak się mówi, to wiecie, to wszystko było takie słodkie, że po prostu nie było, ludzie po prostu nie siedzieli przed telewizorami, nie siedzieli przed komputerami, tylko wszystko siedziało na dworze i po prostu, o Jezu, było tak super, bo było tak pięknie wszędzie. Nie było, proszę Państwa. No i tyle, dziękuję.